Wanda pojawiła się na mojej drodze zarówno jeszcze tutaj w tych studenckich rajdach akademickich, górskich, które się odbywały w różnych górach Polski. Były takie lata 60., 70. jeszcze, gdzie była to najmodniejsza forma spędzania wakacji w warunkach wędrówek górskich, a potem wspinaczek górskich. Wanda wyraziła także zgodę, żeby uczestniczyć w tej grupie kobiet do moich badań. I pamiętam, że jakkolwiek większość badań odbywała się w klinice psychiatrycznej w Krakowie, gdzie ja przez 50 lat pracuję, ze względu na to, że badania były połączone z elektroencefalografią, z elektrokardiografią, z badaniami testowymi, z badaniami fizjologicznymi. Także było to takie dość wszechstronne badanie kwalifikujące i kondycję fizyczną, i kondycję psychiczną, ze szczególnym naciskiem na zaburzenia psychiczne na dużej wysokości. Wanda była wyjątkiem. Nigdy nie mogła znaleźć czasu, żeby na ten jeden dzień przyjechać do kliniki, bo albo była przejazdem przez Kraków w Tatry, albo z powrotem. No i wreszcie wpadłem na pomysł, no to umówmy się w górach. I Wandę wszystkie badania, z wyjątkiem tych EKG i EEG, na które ona potem przyjechała do kliniki, cały wywiad, strukturę wywiadu przeprowadziliśmy w namiocie w Morskim Oku, na taborisku w Morskim Oku. To był w pewnym sensie fenomen, prawda? Ja przez 2 dni przyjeżdżałem z Krakowa po pracy do Morskiego Oka i główne notatki i wywiady, jakie zarejestrowałem, do dziś nie mogę odnaleźć, choć mam dość pieczołowicie teczki z tymi badaniami i to jeszcze część jest przekazana do Centralnej Biblioteki Górskiej, no a część w moim posiadaniu, bo jeszcze wykorzystuję nieraz. Więc Wanda była bardzo otwarta na te badania. Ją to zainteresowało samą i powiedziała mi, że poprzez rozmowę ze mną na tematy fachowe porządkuje także swoje doświadczenie. I także poruszaliśmy z Wandą sprawę ryzyka w górach. Także sprawę, czy kobiecie wypada uprawiać tak straszliwie ciężką dziedzinę sportową, jaką jest alpinizm, prawda? W warunkach, gdzie nie można ani o higienę zadbać tak, jakby się chciało zadbać, gdzie odżywianie jest rozmaite, prawda? Byle jakie, często niewartościowe. Gdzie stroje i ubiory nie były jeszcze na najwyższym poziomie, więc też stanowiły czynnik stresowy, urazowy. Wanda miała taki stosunek, że nie przywiązywała jakby do tego wagi i miała poczucie satysfakcji, jeśli udawało jej się wobec partnerów męskich nie tylko im dorównać, ale okazać swoją większą sprawność. Ja myślę, że ona w sobie miała tą kobiecą intuicję obrony płci żeńskiej w tym kompleksie jakim, że te kobiety jakkolwiek lgnęły do alpinistów, jednym z czynników motywacyjnych zainteresowania dla dziewczyn uprawianiem wspinaczki górskiej nie były góry, nie były inne rzeczy, tylko rywalizacja z mężczyznami. Albo poszukiwania partnerskich związków właśnie, znajdywanie swoich partnerów życia, prawda? Większość kobiet zafascynowałaby właśnie osobowością alpinistów, wyczynami. Wobec tego jakby w świetle czy w tym ciepełku promieniującym od aury alpinisty znalezienie się w tej bliskości stanowiło dużą satysfakcję. U Wandy to ta faza przekroczona została bardzo szybko. Ona chciała coś więcej. Chciała pokazać, że kobieta nie może być, nie tylko nie musi, ale nie może być gorsza. I to był na pewno jeden z motywów. Natomiast biorąc pod uwagę wrażliwość emocjonalną Wandy, jej wyczucie artystyczne, co się wyraża na przykład w pozostałości fotografii, które fotografowała, musiała być zafascynowana. Osoba, która byłaby zobojętniała, nie pozostawiłaby takiego dzieła fotograficznego, które panowie i ten ośrodek również pokazujecie, prawda? W ten sposób być może Wanda miała poczucie, że jej kariera może się zakończyć wypadkiem i dawała pewne sygnały. Ja niektóre cytuję z nich w książce, prawda? Dawała sygnały chociażby w rozmowie ze Zbigniewem Święchem, literatą i dziennikarzem krakowskim,
ten, który opisywał także reportaż ze spotkania Wandy Rutkiewicz z Janem Pawłem II w czasie jego wizyty w Polsce, to słynne przekazanie kamyka z Everestu dla Jana Pawła II i może jeszcze bardziej znamienny komentarz Jana Pawła II, że tego samego dnia osiągnęliśmy swoje najwyższe szczyty, prawda? Wanda Everest jako pierwsza Polka, przecież jako pierwsza Europejka. A papież osiągnął wyżynę Stolicy Apostolskiej, prawda? To są no, takie kroki milowe, które musiały wpłynąć w sposób trudny dla nas do wyobrażenia się, jaką wartość to miało, prawda? Myślę, że nieprzeliczalną na żadne walory, że to były również doznania emocjonalne, absolutnie wyjątkowe, które pozostawiały ślad na całe życie. Tym bym tłumaczył to, że Wanda pozostawiła pewne sygnały w tym, co pisała o swoich przeżyciach, w tym, co wyrażała w rozmaitych wywiadach, a przecież warto by zebrać te wszystkie wywiady i opublikować je i skomentować to wszystko także już z perspektywy zamkniętego życia, prawda? Bo dopóki człowiek żyje, wszystko może się zmienić. Śmierć jakby zamyka, ale rodzi początek innego życia. Wanda żyje może nawet intensywniej w świadomości społecznej w tej chwili, niż to było za jej życia, gdzie się borykała, gdzie walczyła z biurokracją, gdzie walczyła z przepisami, gdzie walczyła z brakiem funduszy, z brakiem rozumienia, czasem lekceważenia przez mężczyzn spinających się. Ja myślę, że to były te źródła jej inspiracji, które ją popychały do podejmowania decyzji coraz bardziej ryzykownych. No bo jak można zrozumieć, jak jest po złamaniu nogi, prawda, kiepsko się leczonym, no zdjęcia Wandy o kulach czy o kijkach narciarskich, utykającej, prawda, i pokonującej odległości z obozu do obozu, no budziły z jednej strony jakby współczucie, że poddaje się takiej udręce i takim bólom i walczy, prawda, z fizycznym bólem po to, żeby zrealizować swoją pasję, żeby osiągnąć swój cel, to tylko osoby, które były w stanie ze względu na jakiś poziom endorfin, które się wydzielają, łagodzić ból, łagodzić cierpienie. Mi się bardzo podobało to, co ona robi i któregoś razu po prostu pojechałam z nią w Skałki. Byłam jeszcze przed tym w Zakopanem, w Morskim Oku, znaczy nie w Morskim Oku konkretnie, tylko po prostu na tym taborysku i trochę się tam wspinałam i regularnie żeśmy jeździły w Skałki i po jej niestety fatalnym upadku odleciała ze ściany, spadła, ja nie wiem ile to mogło być, 7-8 metrów. To było dla mnie chyba jedno z najgorszych moich przeżyć, bo widziałam, leciała, obróciła się i widziałam jej oczy pełne strachu i bezsilności i spadła po prostu na ziemię. Znaczy miała na tyle szczęścia, że po prostu podłoże to było z bardzo grube podłoże z liści. Ale mimo wszystko złamała sobie te dwa boczne kręgi kręgosłupa. Już w tej chwili nie pamiętam, które to były. To był cały problem, jak w ogóle do telefonu trzeba było pójść do tej, już teraz nie pamiętam jak się nazywa, jedyne miejsce, skąd można było zadzwonić, po karetkę pogotowia, a myśmy na piechotę jeszcze z jednym kolegą, żeśmy szli na piechotę do Kowar, bo została zawieziona do szpitala do Kowar. Mimo wszystko to jej wcale nie przestraszyło, znaczy nie odstręczyło od dalszym ciągu uprawiania sportu. Człowiek na pozór jest spokojny, naturalnie wrócisz, wszystko będzie dobrze, uda się wyprawa. Ale ta niepewność to zawsze była i to nie były najłatwiejsze momenty. Wtedy jak człowiek czekał na jakiś znak życia, czekał na zakończenie wyprawy i że wyprawa już jest w bazie, że są na etapie pakowania i po prostu odmarszu. Także na pewno przez jej pasję dostarczyła naszemu życiu mnóstwa emocji
I są to emocje, które właściwie, muszę uczciwie przyznać, człowiek przeżywa jednak ciągle w momencie, kiedy o niej myślę, czy w ogóle rozmawiamy w kręgu znajomych, przyjaciół, to mimo wszystko przeżywam to na nowo. Czy ja po prostu przeżywam to. Jakoś świadomość tego, że ona po prostu zaginęła, to było pierwsze bardzo niesamowite uczucie. Ta niepewność, że a może wróci. Potem, ja już teraz nie pamiętam, w którym to roku było, jak znaleziono części ekwipunku. To po prostu też ulga, że jednak po prostu jest, że została pochowana i znalazła swój spokój. Prawdopodobnie ostatnie nasze spotkanie miało miejsce gdzieś w 80. Nie potrafię w tej chwili dokładnie sprecyzować, na konferencji w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, poświęconego podsumowaniu polskiej eksploracji gór Hindukusz. Było szereg wykładów, ja też dałem raport z naszej wyprawy, z szóstej wyprawy wysokogórskiej w Hindukusz. I siedzieliśmy z Wandą razem i Wanda jakby jednym uchem słuchała, co się dzieje na konferencji, ale rozmawialiśmy na temat jej przygotowań do kolejnej wyprawy w Himalaje. Miała kłopoty z pozyskaniem sponsorów, z pozyskaniem pieniędzy. No, radziła się, czy ja moje możliwości, jakie mam w medycznych środowiskach, czy o jakiś grant nie wystąpić, czy w oparciu o jakiś wątek naukowych badań połączonych ze sportowym akcentem. I to było właściwie dłuższe nasze spotkanie w ciągu całego dnia. I potem to już był kontakt albo telefoniczny, albo korespondencyjny. Wiedziałem, że mam gdzieś listy od Wandy Rutkiewicz. Przeszperałem moje szuflady domowego archiwum i początkowo nie mogłem niczego odnaleźć. I dopiero niedawno, trochę w kontekście ze spotkaniem tu we Wrocławiu, trafiłem do zakurzonej teczki z korespondencją i odnalazłem jedyny jak do tej pory list Wandy Rutkiewicz, też akceptującej, to było z początku naszej znajomości. Ona się zwracała wtedy do mnie jeszcze oficjalnie, panie doktorze, i tak tytułuje ten list, w którym usprawiedliwia się, że w umówionym terminie na badanie, jakie miały być, nie mogła się zgłosić, bo względy zdrowotne utrudniły, ale że być może, że kolejna jej podróż do Morskiego Oka będzie taką okazją, że się spotkamy. I muszę powiedzieć, że to chyba był ostatni kontakt, gdzie fizycznie także poprzez pismo Wandy, żeśmy się spotkali. Wiadomość o śmierci Wandy Rutkiewicz dotarła do mnie, jak pełniłem misję dyplomatyczną i byłem ambasadorem polskim w Chile, w najbardziej górskim kraju świata. Ja pod wrażeniem tej informacji napisałem takie wspomnienie o Wandzie Rutkiewicz, które w tym albumie opublikowanym tu we Wrocławiu zostało pomieszczone. Było to takie moje na gorąco, na żywo pożegnanie się jakby z Wandą Rutkiewicz. No ale potem postać Wandy Rutkiewicz przecież urastała, paradoksalnie stawała się coraz bardziej popularna, coraz bardziej znana. Powstawały książki, filmy, reportaże, wywiady radiowe. Ta wystawa fotografii jest prezentacją może najbardziej wartościowej ekspresji jej artystycznej duszy, jaki nam pozostawiła. Też przesłaniem, że dla takiego piękna może warto ponosić rozmaite kłopotliwe rzeczy. Natomiast to, jak mama Wandy przeżyła śmierć jej w górach, to, że uruchomiła nieprawdopodobny mechanizm obronny, matka nigdy nie uwierzyła w śmierć Wandy. Matka była przekonana, o czym Zbigniew Święch również pisze w tym reportażu na łamach przekroju. Napisała Wanda w ten sposób: jeśli kiedyś nie odpiszę na twój list, to wiedz, że zostanę w górach na dłużej. Nie było na stałe, że zostanę na dłużej.
I mam w mamie, bo Zbyszek Święk się spotkał z mamą Wandy i jak powiedział, użył niezręcznie słowa śmierci z Wandą, to mama zaprotestowała, prawda, chciała przerwać rozmowę, potraktowała Zbyszka ostro. Jak pan śmie tak mówić? Wanda żyje. Mama zmarła w przekonaniu, że Wanda, tak jak, przepraszam, jak wspomniała w jakimś już nie wiem, czy wypowiedzi, czy piśmie, że dopóki nie znajdzie jej ciała, to zgodnie z tym, że powiedziała, że jeśli nie wrócę, czy będę długo nieobecna, to być może schronię się w jakimś tybetańskim klasztorze. Jestem pewien nawet, że to było jakby zapowiedź, że problem śmierci dręczył ją. Wiedziała już, że tych wszystkich 6000 nie zdobędzie. Podjęła heroiczny wysiłek i heroiczną próbę, żeby się nie poddać, prawda? Żeby także opinia zewnętrzna nie była o niej, że ona stchórzyła. Ona była kobietą o nadzwyczajnej odwadze i tę odwagę chciała nam wszystkim pokazać. Także swoim cierpieniem. I myślę, że to jest Wanda, będąc przy tym wszystkim, piękną kobietą, piękną dziewczyną również, atrakcyjną dziewczyną, prawda, podobającą się mężczyznami, choć jakoś nie najszczęśliwiej jej związki małżeńskie się układały. Miała swój ostry charakter również. Ja myślę, że ona miała pewne predyspozycje takie dowódcze czy przywódcze. Typowe dla mężczyzn, prawda? Kobieta z charakteru jest raczej uległa, prawda? Towarzyszy mężczyźnie. Ona jakby przejmowała nieraz rolę mężczyzny poprzez umiejętność dominacji nad mężczyznami, prawda? Wielokrotnie się spotykała z tym, że doceniano jej wyczyny górskie i wysokogórskie znacznie wyżej niż wyczyny himalaistów, mężczyzn i kolegów. I myślę, że ta nuta rywalizacji była również czymś, co złożyło się właśnie na to, że zostały przekroczone granice dopuszczalnego ryzyka. Natomiast to, jaki anturaż zewnętrzny był tego, ja miałem okazję dwukrotnie dyskutować z Carlosem Carsolio, hiszpańskim himalaistą, który był kierownikiem wyprawy, w której Wanda zaginęła. Ja go rozumiem, że on był w skrajnie takim, że gdyby został z Wandą, to prawdopodobnie by również zginął, że nie przeżyłby. Ale sposób, jaki Carsolio referował, miał pełną świadomość, że zostawia Wandę z małym namiocikiem, bez śpiwora, bez maszynki do gotowania, bez spodni puchowych i nawet prosiła Carlosa Carsolio, że ona chce przenocować i następnego dnia jeszcze, że wejdzie na szczyt. Nie mógł jej tego zostawić, bo sam by się naraził na odmrożenie, że to był dramatyczny dialog pożegnalny, taki powiedziałbym śmiertelny. Ja jestem przekonany, że dopóki nie doszło do albo hipotermii, wychłodzenia, albo obrzęku mózgu, bo z pewnych słów, które Carsolio cytował Wandy, wynikało, że traciła już orientację w krytycznej ocenie rzeczywistości. Zapewne w jednym czy drugim obrzęku po prostu nastąpiła śpiączka i Wanda zmarła. Natomiast Carlos Carsolio, przypuszczam, że jak każdy w takiej sytuacji, gdyby się znalazł, ma poczucie winy, czy zrobiłem wszystko, zwłaszcza jako mężczyzna, zwłaszcza jako kierownik ekspedycji, żeby zostawiać Wandę na 100% śmierć. Bo pozostawienie jej w tych warunkach było takim wyrokiem. Ale też myślę, że Wanda do końca świadomości, do końca, kiedy była świadoma sytuacji, w jakiej się znalazła, być może, że znalazła obok cierpienia, że może znalazła również jakiś wątek satysfakcji, że przeżyłam życie szczęśliwe i że ta śmierć jest godna mojego życia, jakie mi się przydarzyło.